Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Lemmings. Ciągle jesteśmy na poziomie trudności tricky, jednak ten odcinek będzie trochę inny niż poprzednie, ponieważ będziemy grać w Lemmingi na emulatorze SNES-a z przyczyn technicznych. Także może być dziwnie, głównie dlatego, że Lemmings 1 na SNES-ie nie obsługiwały myszki i muszę grać na padzie. Znaczy mam jeszcze do wyboru klawiaturę, ale granie w Lemmingi na klawiaturze jest dziwne. Nie mówię, że granie na padzie nie jest dziwne, ale no, będziemy grać na padzie od Xboxa w Lemmingi. Może uda mi się przejść jakoś te poziomy, zwłaszcza, że do najłatwiejszych nie należą i z padem może być troszeczkę irytująco. Tak, dlatego też zacząłem w ekranie głównym, ale przechodzimy już do normalnych poziomów. Okej, okay, także jesteśmy już w poziomie 21 Ohio Lemming Sun, który może doprowadzić mnie do białej gorączki, ale nieważne. Dobra, musimy... czekajcie. Dam pauzę. Tak, o, tu jest o tyle fajne, że na padzie można tak przesuwać bez użycia kursora. Musimy dojść aż tutaj. To może być skomplikowane. I zaczniemy... Fajnie też, że można tutaj się przemieszczać, też bez kursora po menu, ale nie mówię, że to jest najprostsze. Podziwiam osoby, które grały kiedyś na SNES-ie. Dobra, musimy zacząć od użycia blokera. Przypuszczając jednego lemminga, który będzie dla nas... Powiedzcie, że się udało, nie. Dobra, to musimy zacząć jeszcze raz. Przykro mi. Tak, tu może być parę moich prób, jeśli będzie ich za dużo, to je powiedzcie nam. Bo ciężko tutaj przepuścić tego jednego lemminga z racji tego, że one spadają bardzo blisko... bardzo blisko tam, gdzie powinna postawić blokera. Dobra. Jeszcze mi czas liczą, żebym kliknęła tu retro. Stresujące. Okej. Okay. Tak, ale kursorem też można tutaj się poruszać, żeby nie było. Jest, dobra, mamy jednego śmiałka. I teraz, no, on musi tu przeżyć cały czas, więc może być ciężko. Dobra, zaczniemy od kazania mu kopania. I od razu, jak będzie tutaj na brzeszku, to schodki oczywiście. Nie! Źle! Wracaj! No! Kasz! Dobra. Uśmierćmy te wszystkie niewinne stworzenia. No, skopał system! Zobaczcie, co zostawił, a potem jeszcze przez to przelazł. Jakby nie mógł za pierwszym razem. Tak, granie na padzie w Lemmingi może być irytujące. To może być odcinek, w którym będę się najbardziej wkurzać, ale dobra. Okej. Okay. Dobra, liczymy na łód szczęścia. No, przypuśćcie tu tego jednego dziada. Okej. Okay. Ten part mi już nawet wychodzi. Dobra, to ty będziesz kopał. Nie, nie w bloker. Okej. Okay. Leniwiec skubany. Dobra, czekajmy, aż na pewno się dokopię. Jest, mamy schody. Tu, z tego co kojarzę, wystarczą jedne, bo oczywiście to nie jest pierwszy raz, kiedy gram w Lemmingi na padzie. Znaczy, generalnie jest pierwszy, ale jak uruchamiałam SNES-a, próbowałam grać, bo pierwsze włączenie Lemmingów na padzie, to tego nie chcielibyście słuchać i oglądać. Dobra, może słuchać zwłaszcza. Oglądać może by było w sumie śmiesznie dla was. Ale... O, ale moja irytacja tutaj była na wysokim poziomie. Dobra, tutaj trzeba chyba przedłużyć subskrypcję na schody. Mam nadzieję, że usłyszę, kiedy on kończy. No! Nie słyszę! Za cicho mam. Albo nie słyszę dźwięków lemmingów. No, nie słyszę, jak stawia schody. Kurde, może być ciężko. Musiałam sobie jakoś wyłączyć te dźwięki. Nie, nie możesz wracać! Ty padalcu, nie możesz wracać! Okej, okay, witamy z powrotem. Już włączyłam sobie dźwięki. Robiłam mały test, czy działają? Działają. Niestety okazało się, że klawisz, który mi nagrywanie włącza, wyłącza te dźwięki. Tak, po prostu o ironio. Dobra, jesteś. Jesteś słoneczko i teraz będziesz kopał. Schody, schody. Dobra, gdzieś tu
Nie ma jak po prostu jeszcze... Mogę używać krzyżaka, ale zwyczajnie używam gałki analogowej. Także brawa dla mnie. Dobra, mam nadzieję, że tym razem się uda, chociaż to jest moja trzecia próba. Przynajmniej teraz słyszę, jak kończę budować schody. No ty! Padalcu ty! Okej, próba numer 5 chyba. Mam dziwne wrażenie, że na emulatorze Amigi poszłoby mi łatwiej, ale... Okej... Dobra. No, kopty. Leniu. Dobra, dotąd mam opanowane. On tu mi nie chce zacząć kopać. Podły mały gniot. Tink, tink. Okej. Kop, okej. Dobra. Teraz schody. No, dlaczego wracasz? Nie, nie ma takiej opcji. Co ja teraz zrobię? Mogę spróbować jeszcze w sumie tak go wysadzić i puścić tutaj jednego. No, tylko oni nie chcą iść. O, to może jedno każe się wspinać, a potem zbudujemy tu schody. To będzie prostsze nawet. Będę mieć więcej szans. No, dobra. Niech się uda. Mam 18 schodów, to powinno mi starczyć na wszystkie zabawy. No! No! Żeby mi czasu starczyło. Dobra, kazałam dwóm, nie wiem czemu. Z rozpędu. Przykro mi, jeden nie przeżyje tej wycieczki. Idzie któryś? Czy ja czymś innym na was kliknęłam? Czymś innym kliknęłam. No dobra, mamy 3 minuty 10. Jest szansa, że starczy mi czasu. Dobra, buduj te schody. Ty też buduj te schody. To jest źle wykopane, dlatego jest problem. Mam nadzieję, że jakoś przez to przejdą te dziady małe. Okej. Okay. Przykro mi. Teraz pilnuj tego. Okej. Okay. Mam nadzieję, że już się dobuduje tutaj. Liczę na to. Też mógłby w sumie wrócić, bo się nie utopi, no ale... Dobra, jest okej. Okay. Dzisiaj jeszcze tutaj nie doszłam. I znowu za wcześnie zaczęłam budować schody. Czekajcie, więc wyślemy jeszcze jednego lemminga. Mam nadzieję, że to się zmieści w procencie, który muszę uratować, ale... Nie chce mi się tak długo czekać, jeśli jeden zdecyduje się wracać, bo po prostu, no, wiecie... Albo jeśli jeden mi się utopi. Albo, nie wiem, zrobi sobie cokolwiek innego. Przykro mi, do widzenia. Okej, okay, tylko nie wracaj. Dobra. Mam minutę 50. Trzymajcie kciuki, żebym zdążyła, bo może być ciężko. Dobra, tutaj już nie możesz wrócić, bo się utopisz w lawie. Dobra, jeszcze jedno kopanie. Okej, znów minutę tu dojdą chyba wszystkie. Więc mogłabym ewentualnie wysadzić, jak już on zacznie tam kopać. Dobra. Tutaj. Dobra, jak on zacznie kopać tutaj w dół, to wypuścimy resztę. Może zdążą dojść. Mam nadzieję, że zdążą dojść, bo jak nie zdążą, to będę zła. Okej, dobudujesz się tu z tymi schodami? Mam nadzieję. Kop, dziadu. Dobra, czekajcie, pauza. Możemy mi marnować czasu antenowego. 57 sekund dojdą, czy nie? Nie dojdą, bo muszę schody wybudować, a nie wysadzić blokera. Fail. Kolejny fail w dzisiejszym odcinku. Niech ktoś buduje. Niech wszyscy budują. Musicie stąd wyjść. Dobra. I teraz macie 50 sekund i macie dojść i nic mnie nie obchodzi.
Dobra, tamten przeżył. Przeżył. Szybko, szybko. Dojdą czy nie? Kurde, to ja przeżywam teraz silny stres. Dobra, 35. Czy jest szansa? 28 sekund. Niech chociaż wejdą tyle, ile jest potrzebnych do przejścia tego poziomu. Proszę, bo ja już nie mam siły dłużej. Dobra, 20 sekund. No, 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 nie jest źle. 16. Okej, okay, mamy szansę. Będziemy mieć naszego gościa honorowego. Nam nie jesteś potrzebny. Przykro mi. Dobra. 93% wystarczy. Powiedzcie mi, że nie 95%. Jest. Tak. Tak. Przeszłam ten poziom. Tak bardzo się cieszę. Czekaj. Sekundę. Tak. Nagrywa się. Dobra. To idziemy dalej. Boże, prawie się popłakałam z radości. Dobra, ten się nazywa Turn Around Young Lemmings. Tak, na czym ten poziom polegał? Widzicie, tam nie pokazuje nam się miniaturka poziomu w tym. Ta widza się pokazywała. Aha, ten poziom polega na tym, że lemmingi zapierniczają niesamowicie szybko. Prosto, jak to lemmingi, do tej dziury. I nie ma sensu tam budować schodów i wracać, bo idą za szybko i za dużo się utopi, bo musimy uratować... Nie pamiętam ile, ale dużo. Więc najpierw zrobimy dziurę w jednym miejscu, tak żeby one z niej nie wyszły. Lemmingami wybuchającymi, czekajcie. Okej. Okay. Tylko niestety nie zawsze ta dziura je blokuje. Okej, okay, udało się. I teraz bardzo ważne, musi nam się udać zacząć budować schody z powrotem. Nie. O, dobra. Teraz mamy szansę. No, matkę, one tam krążą. No, więc jeśli wiecie jak to, to nie jest aż takie trudne. Teraz wszystkie idą bezpiecznie do domu. Tak, ten poziom jest o wiele bardziej prosty niż poprzedni. Dobrze, nie zaczął schody budować tak wysoko, żeby wszystkie zaczęły tu przełazić. O ile to oczywiście możliwe. Tak, więc teraz pozostało spokojnie czekać. Na właśnie ten cudowny dźwięk. Jeszcze tylko 3 poziomy spadem. Mam nadzieję, że następny odcinek uda mi się nagrać normalnie. Więc no. Ale jest więcej fanu na pewno, no, grając w lemmingi tym, czym teraz gram. Tak, uratowałam 98%, bo 2 musiałam zabić. Idziemy dalej. Tak, właśnie tutaj zwykle była miniaturka na mice. From the... Boundary Line. Okej, nie pamiętam jak ten poziom wyglądał. Ani co tu się robiło? Aha, pamiętam już. Okej, znowu tempo lemmingów jest zaczepiste, czekajcie. Aha, czyli trzeba się tu zacząć przekopywać. Jako, że nie mam blokerów, to część zginie, ale wystarczająca część, żeby dobry procent przeżył. I tutaj będzie musiał jeden śmiałek zrobić nam drogę. Nie wiem, kto się zgłosi na ochotnika, ale... Dobra. To zaczynamy kopać. Jeśli pierwszy lemming zacznie kopać, tym lepiej dla nas. Dobra, i jeden musi umieć się wspinać. Potem trzeba mu kazać, wiecie, taki samek jak na innym poziomie. Tu wybudować schodki, żeby się zawrócił. Okej, okay, ale najpierw kopanie w dół, a potem schodki. Dobra, żeby się udało. Trzymajcie kciuki. Okej, okay, kop. Czekajcie, pauza. Sobie już ustawię. Tak jest prościej. Na amicy chyba tak nie można. Dobra, i teraz on musi zacząć wracać. Nie, nie, w dobrą stronę, dobra? Wracaj, wracaj, kochanie. Chyba stąd. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to lemmingi będą uratowane. Niestety nasz wybawiciel ludu zginie. Nie mam bomby, nie mam go jak zabić. Nie, trudno, sam wpadnie do dziury. Okej, okay, być może to będzie potrzebne. No nie kop mi... tu. Hej! A dobra, zresztą jak chcesz. Taka twoja misja. Możesz się tam wkopać. No, do widzenia.
ratowałam 70%. Więc jest dobrze, kolejny poziom za nami. Jak widzicie, idzie mi coraz lepiej. Pierwszy był najgorszy. Przechodzimy do kolejnego poziomu. Już się muszę napić. Tyketrope City. Znowu nie pamiętam, jak ten poziom wyglądał. Teraz mi się pamięć odświeży. Aha. Jego, co tu trzeba było zrobić? Aha, już wiem. Zabawa z blokerami i schodkami. Dobra. No też dawanie pauzy, powiem, i moc poruszania się i zmieniania ułatwia sytuację. Dobra. Ty staniesz tu. I teraz musimy, tak, opanować musimy dwie rzeczy. Żeby tamten zaczął budować schody w dobrym momencie i żeby tutaj nam się nie, no wiecie, wszystkie nie popełniły samobójstwa. Dobra. Okej. To już mogę sobie ustawić. Bodajże... Tu jest dobre miejsce, tak mi się wydaje, na oko. Dobra, to idź i buduj. A jako, że nie możemy tu wysadzić tego blokera później, to będziemy budować nad nim schody i to może też nie wyjść, niestety. Ale... Chyba temu trzeba kazać jeszcze raz budować, bo się chyba nie dobuduje tam, gdzie trzeba. No właśnie. Ting, buduj dalej. No jak ładnie. Jestem z ciebie dumna. A se wracaj. Dobra, i teraz tak, żeby czasu nie marnować. Któryś z tych lemmingów musi zacząć budować schody, jako że mamy tylko jedne, to jest tylko jedna próba. I no, wiecie, musi zacząć budować schody w dobrą stronę też. To jest nasza jedyna szansa. Dobra, buduję w dobrą, ale czy dobuduje się tam, gdzie chcemy, to ja nie wiem. Trzymajcie kciuki. Nie wiem, czy w dobrej odległości postawiłam. Myślę, jak postawisz za blisko, odbije się od blokera i zacznie zawracać z tymi schodami. Jak postawisz za daleko, no to nie dobuduje schodów, ale jest idealnie. No, normalnie jakbym, nie wiem, zaplanowała to. Okej. No, to jest fajnie. Ten poziom i został nam jeszcze jeden. Tak, tu trochę inaczej to wygląda, jak się tak przesuwa. Można dostać oczopląsu, ale nieważne, nie patrzcie na to. Nie ponoszę odpowiedzialności za wszelkie dziwne skutki uboczne. No, w tym poziomie też trzeba, mi się wydaje, mieć po prostu szczęście. No i możemy już wysadzić na pewno tego, który nam dzielnie chronił lemingi, żeby nie wpadły do dziury. I tego, który dał nam więcej czasu. Okej. Okay. Ha! Trzeba było ratować 93, a ja ratowałam 97. Dobra. To przechodzimy do kolejnego poziomu, tylko jeszcze sprawdzę. Bo muszę tutaj chować FPS-y, bo się nagrywają. Mam taką manię, że się boję, że się przestało nagrywać. I te spektakularne zwycięstwa pójdą mi o pamięć. Cascade. Nie lubię tego poziomu. Wydaje mi się, że jest jednym z trudniejszych. Jak na razie, na pewno. Okej. Okay. Let's go! Chyba let's run. Let's zapierniczajmy na śmierć. Dobra. Przyjrzyjmy się najpierw temu. Wszystkie lemingi zapierniczają z najwyższą prędkością, z jaką mogą. Tutaj spadają i wszystkie... No dobra. Oprócz 10 roztrzaskają się o ziemię. Powodzenia. Tak. Musimy dać pierwszemu lemingowi, który istnieje, parasol. To go ochroni. Zróbmy to. Mam nadzieję, że trafiłam w pierwszego. Nie możemy dać kolejny parasol, bo nie da nam czasu, żeby zbudować tu schody, więc parasol musimy potem dać ostatnim. Tak, i najpierw musimy zbudować schody, a potem musimy się jeszcze przez to przekopać, tak żeby nikt nie wrócił. Okej, dam chyba trzecią parasolkę. Tak. Urocze dźwięki tego poziomu sprawiają, że czujemy się jeszcze lepszymi osobami. W tym momencie mogłabym mieć wyłączone dźwięki lemingów. A, dobra. Buduj! Buduj. I teraz tak, tu mamy czas, bo ten buduje schody, więc przenosimy się tutaj i rozdzielamy szybko 9 parasolek. Dobra, wracamy tam. Zium, można było prościej, ale wiecie. I teraz musimy kazać temu kopać od razu. I potem jeszcze raz budować schody. Okej, okay, jest... Nie! Jest to dupy! Jest to dupy.
Czy chcemy oglądać jak tych 10 śmiałków w Teginie? Rozwalili moje schodki. Za wcześnie, za wcześnie. I właśnie tak to się kończy. Nie lubię tego poziomu, przyznam się szczerze. Bez bicia, na padzie to już w ogóle go nie lubię. Chociaż nie wiem, może bez tej możliwości pauzy byłoby jeszcze gorzej. Muszę się zastanowić, może się przeniosę na pada. Okej, gdzie jesteś, panie parasolka? Link, masz. Już czekam na niego ze schodami. Będą pełne napięcia chwilę. Znowu dałam chyba trzeciemu. Muszę patrzeć, jak jego bracia giną, nie wiem. Może nawet z tym czuć iść dalej na przód. Ocalisz 9 innych, jak dobrze nam pójdzie. Dobra, buduj te głupie schody. I teraz... Teraz tak ważne... Czekajcie. Źle. Wszystko zepsułam. Zapomniałam dać parasolki. Dobra. Może zdążę. Jest szansa. Przecież nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Głupek wrócił. Dobra. To mi się nie udało. Zapomniałam o jednym aspekcie. Skupiając się za bardzo na tym, żeby tym razem nie wykopał dziury w schodach. Tak. Generalnie najlepiej od razu, jak on zacznie budować schody, iść i się przenieść i dać tym ostatnim parasolki. Widzicie? Popełnia się błędy, nawet jak się wie, gdzie one są. Pocieszamy, że to już ostatni poziom w tym odcinku. Dobra. Kto chce dostać parasoli przeżyć? Niestety. Uratowałabym was wszystkich, ale mam tylko 9 parasoli. Znaczy, jeszcze. Okej, no to czekamy na niego. Już zaczęli spadać. Nawet nie muszę patrzeć, żeby wiedzieć. Okej, buduj. Teraz, super. I teraz tak, teraz przeniesiemy się tu. Wow, i rozdzielimy parasole. Dobra. Szczęśliwcy dostali to, na co zasłużyli. I teraz skupmy się, żeby zacząć kopać w dobrym momencie. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak, powiedzcie, że inne nie spadną. Jeszcze musimy tu zdążyć schody zbudować. Ale one nie muszą być, jak widzicie, duże. Wystarczy przejść nad tą mini dziurą, więc... No! Już się zestresowałam przez ciebie, ty. Nawet możemy je... Chociaż mają parasole, no ale... Ja nie trzeba się za bardzo przejmować, bo się nie pozabijają, ale... Można te schodki... Wiecie, przekopać. No. Lovely. Splendid, jak mówi Lara. Tak! Patrzcie, dostałam 1019 punktów. Na mi to nie było punktów, czuję się taka lepsza. Dobra, to już było wszystko w tym odcinku z padem xboxowym i z moim męczeniem się tutaj. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście oglądając jak dostaję szału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już z normalną komputerową myszką i emulatorem amigowym. Także do zobaczenia, pa pa.